Tak, przy drugim... Ile? Czy w tym miejscu? Nie. To był ten jeden. Na jutro, na święto. No tak, nie fajnie. To tak będę wracała jeszcze. Najładniej robić bez supełków, więc trzymamy sobie tak. Pani później chce się uczyć z filmiku. I od prawej do lewej te końcówki przykrywamy sobie. I od prawej do lewej. Od prawej do lewej takimi pasami się idzie w tym beskidzkim hafcie. Nie suszone, tylko można. I do góry. I na dół. Do góry. I na dół. I chwilka, jeszcze jeden. A teraz jakby pani chciała zrobić przerwę, to wbijamy tutaj, bo wszystkie te krzyżyki tak muszą iść w jedną stronę. Wbijamy tutaj, jedną pomijamy i możemy iść dalej. A jakby miałaby być większa, to więcej tych oczek. Tak, dokładnie. Teraz jeden, dwa oczka. No i właśnie krzyżyki wychodzą takimi paskami, a przerwy to są po skosie. No i jak skończymy linijkę, o, raz i dwa, koniec linijki, to też znów poprawiamy ten krzyżyk, oj, fruwa to wszystko, wbijamy sobie gdzieś, przeciągamy, zgubił się? Znajdziemy taki sam. Obcinamy i zaczynamy kolejną linijkę znów od początku. To przykrywamy. Ten jeden został.